Witam serdecznie. Kolejny vlog. Vlog z uprawy pod kukurydzę. Na jesieni obornik zaorany na zimę. Z wiosny poleciała brona ciężka 20, żeby to tak mniej więcej rozrównać, żeby się skała nie zrobiła z góry. I teraz ze skosa lecimy talerzówką. No i powiem wam, że pole stół. Tak samo robiłem pod trawę, poszła orka na zimę, brona wzdłuż na raz, pozbierane kamienie i talerzówka ze skosa. I później siew z agregatem leciał. Mam część nagrane z siewu, może tam wrzucę pod koniec vloga. Siewnik pożyczałem od znajomego, Unia Polones. I nie wiem, czy te siewniki tak sieją do dupy, czy jak. Robisz próbę kołem, robisz próbę korbą, to i to wychodzi inaczej, a sieje jeszcze inaczej. Siałem 80 kilo na hektar, gdzieś tak, bo było 40 trawy, 40 mieszanki zbożowej, a siało 40 kg na hektar, gdzieś tak, połowa. Hektary zasiałem z pola i nawet pół siewnika nie wysiało. Także było przesiewane pole dwa razy, aż boję się tych wschodów. Ale zostawmy tą trawę już zasiane, zawałowane. Czekamy na wschody. Tam jeszcze takie dwa bagienka są do siania, ale czekam aż obecnie, bo na Mazurach tak jest, że nie wszędzie się posieje wiosną, gdzieś woda zalega. Ciężka ziemia pod spodem i dreny nie przebierają, znaczy woda nie przechodzi przez tą ciężką ziemię, tak jak na przykład tutaj mamy ziemię, tak? Lżejszą taką. Pole już mam w większości zrobione. Piątek chyba robiłem. W piątek wieczorem sobie przyjechałem, porobiłem, znaczy wieczorem, pod wieczór. Gdzieś tak około 4 do godziny 18, bo obrządki. I zrobiłem gdzieś około 5 hektarów. To mi trójeczka została. Wczoraj przyjechałem, sobie trochę porobiłem, ale tu już paliwa nie miałem resztki. Wczoraj nie, w sobotę. W sobotę porobiłem, ale to już resztki paliwa były. Bo dzisiaj ogólnie jest poniedziałek, 24 kwietnia. Zaraz zobaczymy dokładnie. To jest 6. Fotel się odzywa. Był taki czas, że spokój był. Gdzieś tam smarł załapał pod spodem i było cicho, no ale co dzień się pojeździło i to samo jest. To tak musi być. Talerzówka pięknie uprawia, tylko zostawia taki ślad, jak z jednej strony narzuca, a z drugiej strony odrzuca i taką brustkę robi. Taki rowek, ale to nie przeszkadza. Jak pod trawę robiłem, to były większe. Z agregatem siałem, to ładnie zaciągnęło, zarównało. O pole pod linijkę zrobione, można powiedzieć. No i tak łąki powinny wyglądać, zrobione równiutko, żeby po nich jeździć jak po stole, a nie po oranicy i urywać później podbieracze, ramiona w skrabiarce czy zęby w przywracarce. No i samo kopiowanie terenu kosiarki jest lepsze. Tutaj pod kukurydzę to już by niby nie musiało być aż tak równo, ale ja robię równo, później jest lepiej orać.
Tutaj też 2 lata będzie kukurydza na tym stanowisku i później wleci trawa i kukurydzę przeniesiemy w inne miejsce. Może odsiejemy tutaj pastwisko, jest z lewej strony, tata obecnie tam gnojowicę wozi na nie i tutaj jest pastwisko. To tam jest 4 hektary, a tutaj gdzieś około 2 hektarów jest, 6 hektarów. By trzeba było dobrze to zmierzyć, może i by 7 wyszła. Jakby 7 wyszła, to byśmy kukurydzę posieli. A tak może być część tamtego pastwiska się odorało, tam za nami, za tymi drzewami, takie góry są. Też trzeba rekultywować te pole, bo jeszcze czasy PGR-u pamięta ta trawa i wiadomo, już taka, no taka śliska, no, stara trawa po prostu jest. Krowy też nie chcą tego żreć za bardzo. Po kawałku, bo 5 tam jest 28 hektarów w kawałku jednym. No ale jest też trochę lasu. Tam będzie 2 hektary, 2-3 hektary lasu myślę. I są też takie duże góry, których na pewno nie uprawimy. Może z góry by tam szło, ale nie, tam daleko będzie widać. Tam jest las, będę palcem pokazywał, tam jest las, a tam zaraz obok wierzchołek góry, no to możecie sobie mniej więcej oszacować, jaki to jest teren. Mazury Garbaty tak zwane, nie? Zresztą widać i przede mną, kamera tego nie oddaje, widać na filmach, że kamera strasznie spłaszcza ten teren. Na przykład teraz jedziemy z góry, a pewnie na kamerze będzie widać, jakby tutaj równo było, nie? A patrząc do tyłu już prawie lasku nie widać, same wierzchołki drzew tylko. Chociaż wy pewnie widzicie to inaczej, bo kamerę mam wyżej na czole, ja oczy mam niżej. No i tak sobie uprawiamy, nie? Kukurydza już kupiona, już zimę była kupiona. Odmiana wirus chyba, z tego co pamiętam. Jakiś wirus. Koronawirus. Podsiewacz 250 NPK, 50-15 chyba, ten taki podstawowy. Sieliśmy 2 lata z tym NPK-iem i tam ładnie szło. W tym roku bez mocznika, bo cena mocznika jest niezadowalająca bardzo. Także nie kupiliśmy. A tutaj też jest po odłogu, po łące, także myślę, że bez mocznika będzie rosło. Obornika dostało, tam chyba 30 ton na hektar poszło. Także powinno rosnąć. I tak nie skarmiliśmy tamtej pryzmy, jeszcze widać w oddali pryzma jest. I trochę na pewno zostanie, tam było 7,2 hektara, tutaj jest prawie 8, 7,8. Z GPS-a wychodzi, no ale podciągnąć te górki, pagórki, no to 8 myślę, że będzie. No wiadomo, inaczej się liczy teren w kwadracie na płaskim, a inaczej jak jest przez górę, łuk się robi. No i wydłuża się ta linia, ale to tam już takie jednostki są. Pszenica i przężytko już popryskane, od chwasta poprawka poszła, bo trochę przepuściło z jesieni. Pogody nie widać, dzisiaj ogólnie trochę zaświeci słońce, później walnie śniegiem takim, później znowu słońce, trochę deszczu, trochę śniegu. Już trzeci dzień takiej pogody i przymrozki w nocy po 3 stopnie nawet. Także kwiecień plecień. Tata leje gnojówę, Ceresę do... co? Ojejku, czasami nie mogę się wysłowić. Ceresa dociera jeszcze. Ceres mało robi u nas. Zbliża się kres na niego, OLX. Ale jeszcze go tam trochę... jeszcze nim trochę dorobić, żeby się ułożyły panewki na wale, na korbowodach, bo były zmieniane, zresztą wiecie. Zmianę oleju trzeba będzie zrobić później, filtry powymieniać. Tam 50 motogodzin niech zrobi.
sezonie do owijarki pójdzie, bo tacie lepiej się owija Ceresem niż Fendem. No tyle lat Ceresem robił, to nic dziwnego, że mu lepiej Ceresem. Fendem też mało jeździ, praktycznie ja nim cały czas jeżdżę i Areską. Areską to wcale nie jeździ tata, tylko pomaga mi naprawiać, jak jakieś awarie są. A w Aresce jest awaria, podpora wału, ta obudowa z łożyskiem wystukana jest. Nie wiem, czy krzywy wał jest, czy co, ale jest już drugi wał, także tylko zmienić. Jeszcze ten wał do regeneracji trzeba oddać, bo on używany jest, kupiony. Trochę frezy są wyrobione. Kupić tulejki nowe na łączniki, na łączenie przedniego mostu z przystawką. Nowe tulejki założyć, dać do magika, który by to wyfrezował. A tu niedaleko jest ta regeneracja wałów pędnych, także powinni to zrobić chłopaki. Klinik tutaj i mam coś dla was, posłuchacie mazurskiego złota. Puszczamy talerzóweczkę. Ładnie brzęczy, co? Kamienia nie brakuje u nas. Jak nie pozbierasz, to i nie posiejesz. Te to takie orzeszki są, także do kukurydzy nie będzie przeszkadzało. Mam w planach powałować ogólnie te pole po kukurydzy, wałami strzelić. To te kamienie się trochę, no, powciskają się, ale pod trawę to już by trzeba było takie coś zbierać. Wiadomo, że jak jakiś pojedynczy jest, to wał go tam wciśnie, ale jak tutaj jest od groma, tutaj chyba droga kiedyś była, dlatego tak jest. Ostatnie przejazdy. Obornik czeka, na jesienie będziemy wozić. Cały czas dokładamy, z płyty muszę wywozić już i z głębokiej ściółki. Wszędzie porządek robi, gdzieś pod koniec tygodnia myślę wyrzucić, bo tam już jest pełno, wypływa spod drzwi. Także to już jest ten czas. Jak już zaczyna płynąć spod drzwi, to znaczy, że już trzeba obornik wyrzucać. Oczywiście można przeciągnąć trochę, bo to jak zaczyna płynąć, to tam jeszcze nie ma biedy. Gorzej jak się za długo poczeka, to później bagno się robi. No ale najlepiej jak zacznie już lecieć, wtedy wyrzucić i spokój jest. To będę musiał bruzdę jeszcze przelecieć. Tutaj widać te zielone. Tutaj bruzda jest tak, tak o. Bocianów się zebrało, może przyniosą co? Następny przejazd.
Znowu jakiś śnieżek zaczyna pruszyć. Chyba piąta śnieżyca dzisiaj będzie. Tylko że to od razu topnieje, woda się z tego robi, bo ciepło jest. Chyba około 8 stopni dzisiaj jest. Także ten śnieg spadnie i zaraz woda. Roberta Wilkowskiego, tam widziałem, że ładnie biało u niego jest. I u Alana tak samo. Z rolnicy z Warmii. Tam możecie podbijać do niego. Ładne filmiki chłopak robi. I co, ja tu nie będę przedłużał. O, już tu mi nakapało na szybę. Nie będę przedłużał. Tutaj robota się kończy. Jeszcze tutaj poprzeczek przelecę i tą bruzdę, jak wcześniej mówiłem. I zapraszam na fanpage'e. Standardowo linki w opisie. Facebook, Instagram. Komentarze, subskrypcje, łapeczki w górę, łapeczki w dół. Dzwoneczki to już zostawiam wam do dyspozycji. Kto tam jak chce, nie namawiam. Może filmów najlepszych nie robię. Może nie aż takich treściwych. Ja tu bardziej pokazuję pracę maszynami, a nie jakieś tam mądrości. No i to by było chyba na tyle. Do zobaczenia w następnym vlogu. Co będzie, to nie wiem. Także do następnego. Trzymajcie się, na razie i cześć! Witam w kolejnym vlogu. Dzień dobry. Co, siejemy trawkę. Ostatnio mówiłem, że będziemy siać trawkę. Miałem dzisiaj pryskać na chwasta, poprawkę robić pszenicy. Ale jest taka pogoda niepewna, co tam co chwilę coś popaduje, pokropuje. Niby taki niegroźny deszcz, no ale wiadomo. Jakaś mrzeweczka przyjdzie i dupa z oprysku będzie, spłynie wszystko na ziemię. Także jest pogoda niepewna, siejemy trawę. Już mam przejechane 4 razy od miedzy, znaczy od miedzy, od ogrodzenia, od pastucha. Działka 7,2 hektara. Od znajomego pożyczyłem Poloneza, Unia Polonez, kraj, Unia Grope. I co, i siejemy. Trochę lipa jest, bo nie mogę skręcać tym siewnikiem, bo jak się skręca, to te od znaczników, takie wypuszczone są profile dwa, uderzają o wał i blokują wał i wał sunie. Już raz mi zblokowało, ale to nic, jeździmy na wprost. I siejemy. Areska ciężko nie ma, tylko tyle, żeby to podnieść, bo siewnik jest ciężki sam sobie i tak jest odchudzony, bo ma zdjęte znaczniki, wywalone rurki z podestu i tam ze środka kratka wyrzucona. Też ta kratka to tam cały gieważy. Co, siejemy sobie 80 kg na hektar. Trawa z mieszanką zbożową, pół na pół. 40 kg trawy i 40 kg mieszanki. Tutaj oczywiście trzeba będzie to ominąć, dziadostwo, bo jest mokro. No, widzicie, podnosi areskę. Tona na przodzie. Tylko że ta leżówka dużo waży, bo tona 400 plus te błoto, co tam naklejone na niej jest, to z 50 kg śmiało można dodać. Na talerzach i tutaj na górze. No i siewnik swoje waży, daleko wysunięte.
ponad 2 tony jest. No i plus ten trawa ze zbożem, co jest zasypana, nie? Mam nadzieję, że dzisiaj to zasieje. Jutro mógłbym sobie zabieg robić na chwasta cały dzień. W planach jest większy opryskiwacz, 1000 litrów zawieszany i 18 metrów belka. Tłumik rzęzi, tur wywalony jest, jest łącznik elastyczny, był rozciągnięty tyle czasu i teraz tłumik wrócił na swoje pierwotne miejsce, jest luźny ten łącznik i brzęczy mi strasznie.